Cześć. Jestem Olga. Mam 8,5 lat. Lubię koty, konie, psy. Denerwuje mnie Karol Mlaskanie. Ja za 30 lat będę fotografką. Co bym chciała zmienić w świecie? Żeby mi było, żeby nie było wojen. Jestem Mikołaj, mam 11 lat. To moja wideopocztówka. Lubię sport, czytać, tańczyć, muzykę, uczyć się, odkrywać, poznawać, grać w planszówki. Denerwuje mnie ludzie, ręki internetu, prowokatorzy, oszustwo. Ja w wieku 30 lat chcę zostać fotografem, inżynierem, programistą gier i sportowcem. Co chcę zmienić w świecie? Chcę, by zło w świecie odeszło. Nazywam się Katarzyna Wojtaszek i mam 12 lat. Lubię zapach lawendy, zwierzęta, czytać, szkołę, historię, nawiązywać nowe znajomości, książki, rysować, śpiewać, tańczyć, filmy, seriale, rap oraz gotować. Denerwuje mnie matematyka, kłamstwo, materializm, chamstwo oraz muchy. Ja za 30 lat będę kucharką albo cukierniczką i będę miała swoją własną kawiarnię. Co chciałabym zmienić na świecie? Chciałabym, aby było mniej terroryzmu na świecie. Nazywam się Justyna, mam 13 lat. Lubię czytać książki, podróżować, tańczyć, grać na keyboardzie, jeździć na nartach, rolkach i pływać. Interesuję się gimnastyką. Denerwują mnie komary. W przyszłości chciałabym być dziennikarką. Chciałabym podróżować po świecie, a moim największym marzeniem jest wydanie książki. Chciałabym, by ludzie byli bardziej mili w stosunku do siebie. Nazywam się Weronika, mam 9 lat. Lubię koty, rodzinę, kwiat, czytać, słuchać muzyki. Denerwuje mnie mój brat że ktoś marudzi. Ja za 30 lat będę pracowała w szpitalu jako doktor. Co chciałam zmienić w świecie? Żeby wszyscy ludzie byli dla siebie mili, żeby nikt nie był zły? Jestem Michał i lubię grać w gry komputerowe, jeść owoce i warzywa, pracować, pomagać i myśleć. Denerwuje mnie osoby, które się wymądrzają i przechwalają, pijani ludzie, zadania domowe, wszystkie oprócz matematyki, kary na telefon, tablet i komputer. Ja za 30 lat będę inżynierem. W świecie nie chciałbym nic zmienić. Nazywam się Larysa Moser. To jest moja wideopocztówka. Lubię śpiewać, czytać, rodzinę, wakacje, koleżanki, pływać, w skrzypce grać. Co mnie denerwuje? Jak ktoś kogoś albo mnie bije, jak ktoś jest niemiły, jak ktoś oszukiwa. Życie za 30 lat. Zawód. Doktorka albo pielęgniarka. Wygląd. Prawie tak samo, tylko trochę większe. Co zmienić w świecie? Żadnych wojen, żeby niektórzy ludzie nie spędzali tak dużo czasu na telefonie, żeby ludzie byli cały czas mili do siebie i żeby życzenia ludzi się spełnili. Mam na imię Luiza. Mam 10 lat. Ja lubię pieski.
kaczki i koty. Denerwuje mnie mój brat. Jak mam 40 lat, to będę architektą. Ja chcę zmienić życie, żeby nie było tygrysów. Jestem Karol, mam lat 9. Lubię jeździć na rowerze, pływać. Lubię elektronikę i lubię robić zdjęcia. I też grać na laptopie i jeździć na rowerze. Denerwuje mnie ciocia Ewa i korki w gorlicach. Gdy będę miał 30 lat, będę youtuberem albo e-sportowcem. Wyglądu obecnie sobie nie wyobrażam i chciałbym mieć Lamborghini. Zmienić, żeby do szkoły się chodziło jak się chce i można było z niej wyjść kiedykolwiek się chce. Jednak mam w tym pewnie nie przystanie. Hej, jestem Wiktoria i mam 17 lat, a to moja wideopocztówka. Lubię poezję, sztukę, zapach lawendy, kwiatki, fotografie, kawę, pizzę, oglądać seriale, filmy, czytać książki, śpiewać, horrory Stephena Kinga, podróże. Denerwuje mnie kłamstwo, narcyzm, materializm, matematyka, jak wszyscy mówią naraz i się przekrzykują. Za 30 lat marzy mi się bycie architektem krajobrazu lub klepiącym biedę artystą. Co bym chciała zmienić w świecie? Chciałabym zmienić to, żeby ludzie mogli by się częściej uśmiechać i być wrażliwsi na ludzką krzywdę.